Połączymy się teraz z panem profesorem. Dzień dobry, słyszymy się? Słyszymy się, kłaniam się państwu, pozdrawiam Kraków. Panie profesorze, rzeczywiście wakacje, obozy, teraz jest ten najgorszy czas, jeśli chodzi o dopalacze i młodych ludzi? Ten czas trwa niezmiennie od 2007-2008 roku. Tyle tylko, że od pewnego czasu na rynku pojawiają się nowe substancje. Nazywamy je w ogóle nowe substancje psychoaktywne, czyli dawna nazwa dopalaczy. Tak jak mówili moi przedmówcy, to są substancje, które bardzo często generują mechanizm uzależnienia za pierwszą dawką. To jest właśnie ta podstawowa różnica między tak zwanymi klasycznymi narkotykami a NSP, że ich siła działania na ośrodkowy układ nerwowy powoduje, że nawet po pierwszym przyjęciu mózg może już być uzależniony od tego wszystkiego. To, co jako rodzice musimy mówić naszym dzieciakom, to nigdy tego nie próbuj i nigdy nie wierz dealerowi. Nie wierz koleżance i koledze, ojejku, ja próbowałem, nic mi się nie stało. One mają jeszcze tą jedną cechę, że działają bardzo osobniczo i tak jak powiedziała mówiąca przede mną pani, one bardzo silnie działają nie tylko na mózg, ale także zaburzają działanie układu krążenia i układu oddechowego i podstawową przyczyną śmierci jest wyłączanie tych układów. Moje koleżanki i koledzy lekarzy są bezradni w udzielaniu pomocy ofiarom tych nowych substancji. Proszę również zwrócić uwagę, jak one się nazywają. Ta nowa nazywa się Funky, ale jest na przykład wujek Władziu, ciocia Krysia, Crazy Angel. To są przepiękne nazwy. Nigdzie nie jest napisane kokaina, amfetamina, substancja psychoaktywna, tylko ma być to działanie marketingowe, rynkowe. To, co bierzesz, tobie nie zagrozi. Nie, to, co bierzesz, ma śmiertelną moc działania na twój organizm. Ale chyba najgorsze jest to, że te substancje dopalacze są bardzo popularne i można bardzo łatwo je kupić. Sami próbowaliśmy, nasz reporter próbował dotrzeć do takich miejsc. Tak naprawdę wystarczy 30 sekund, żeby poszperać w internecie i już wiemy, gdzie je zamówić. Tak, ma pani rację. Kupienie nowej substancji psychoaktywnej to jest kwestia kilkudziesięciu sekund, czyli przelanie tych pieniędzy później przychodzi pocztą jako pocztówka, płyta, koszulka, buty, cokolwiek. Ten mechanizm jest bardzo trudny do kontrolowania przez policję i służby celne. Tym bardziej my musimy rozmawiać z dzieciakami. Nie chodzi o straszenie, chodzi po prostu o oparcie całej komunikacji między mamą, tatą a dzieckiem na prawdzie. Mówienie, do czego może to doprowadzić. Ale musimy też szukać sobie odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie po to sięgają. Właśnie o to chciałam teraz zapytać. Jakie są najczęstsze przyczyny sięgania po dopalacze? Bo myślę, że za każdą chęcią sięgnięcia po taką substancję stoi pewnie jakiś głębszy problem. Podstawowym problemem są to łamiące się relacje między rodzicami a dziećmi. To może być związane z okresem adolescencji, ale także okresami kryzysu, pierwszych przeżyć, załamania się pierwszej miłości, niepowodzenia. Na to nałożyła się jeszcze taka pandemiczna pustka, kiedy przez wiele, wiele miesięcy byłem sam. Rzecz polega na tym, żebyśmy odbudowywali relacje rodzinne. Państwo możecie być zdziwieni. Do mnie, do Józefowa, koło Rawy Mazowieckiej, przywożą codziennie takie dzieciaki. I kiedy rodzice pytają, co mamy zrobić, to ja mówię tak, odbudujcie kolację, odbudujcie obiad, odbudujcie konstytucyjną rolę stołu, bądźcie sobą. Wy możecie się spierać, ale rozmawiajcie, słuchajcie własnej córki, syna, co oni mówią, z czym mają problem, podpowiadajcie, nie narzucajcie niczego, nie wymagajcie czegoś, co przekracza, nie tworzcie jakiś social albo education pressure. Moglibyśmy szybciutko całą listę tych powodów podać i przestańcie pędzić. Nie musicie wszędzie być, nie musicie wszystkiego zobaczyć i wychowujcie swoje dzieci w granicach i normach. Jeśli państwo przyjedziecie kiedyś z kamerą do nas, to dzieci, które są u nas, ciężko pracują. Patrzą na ten cały świat z zupełnie innej perspektywy. Uczą się zmywania naczyń, pracy w ogródku. Dzisiaj Maja pomalowała wózek, na którym wozimy siano, słomy, wszystkie rzeczy. Zrobiła go przepięknie, żółto,
różowo, granatowo. Ona coś robi, jest, ma poczucie dumy wykonywania tego. Za chwileczkę pójdzie ze mną, przyprowadzimy kozy, czyli będzie wychowywanie przez pracę, rozmawianie, tłumaczenie, wyjaśnianie, bycie ze sobą razem. Myśmy się rozbiegli. Jako rodzice jedziemy w jednym kierunku, dzieci idą w drugą. I błąd fundamentalny, podstawowy. Dopuszczamy dzieci do przestrzeni, które są zastrzeżone do dorosłych. 13-latka ogląda świat ludzi dorosłych. 11-latek jest tam, gdzie są ludzie 40-50-letni. Błąd fundamentalny. A jakie mogą być konsekwencje wzięcia tego konkretnego dopalacza? To jest środek o bardzo silnym działaniu, działaniu psychostymulującym. Zresztą słyszeliście Państwo, że potrzebne były środki przymusu zewnętrznego. To znaczy, że ten chłopiec nie kontrolował swojego zachowania. Mógł wyrządzić krzywdę sobie, ale także krzywdę innym. Bardzo silne działanie na układ krążenia, bardzo silne działanie na układ oddechowy i niemożliwość, absolutna niemożliwość kontrolowania swojego zachowania. Proszę sobie wyobrazić, że w jego sercu jest 270 na 140. Jeśli to serce jest zdrowe, no to ono będzie przeciążone, tak jak rajdowy samochód. Ale jeśli to serce jest słabe, to to serce stanie i już nigdy więcej nie ruszy. Mówił pan profesor bardzo dużo o zaangażowaniu rodziców w ten temat, w ten problem. Ale może warto poruszyć też temat zaangażowania policji? Może to policja powinna w tym temacie robić więcej? Jestem wobec policjantów bardzo krytyczny. Moje koleżanki i koledzy z policji wiedzą, że nie głaszczę ich po głowie. Myślę, że policjanci więcej już nie mogą robić. Że to jest kwestia szerszych rozwiązań systemowych. Ci, którzy sprzedają tego typu substancje, a których policjanci albo inne służby zatrzymają, muszą ponosić tak surowe kary, które nie mogą podlegać jakiemukolwiek zwolnieniu warunkowemu. To muszą być kary z najwyższej półki, dlatego że ci ludzie świadomie zabijają. To są mordercy naszych dzieci. Ja to nazywam po imieniu. Oni chcą nasze dzieci zabić dla zysku finansowego. Odpowiedź państwa polskiego musi być taka: tak was ukarzemy, tak dostaniecie od nas po łapach, żebyście do końca życia o tym pamiętali. Proszę, nie przerzucajmy winy na policjantów, chyba że mówimy o tym, że angażujemy ogromne siły policji po to, żeby pilnowały polityków i ich wybryków. To wtedy tak. Ale to nie możemy mieć pretensje do policjantów, tylko możemy mieć pretensje do polityków, którzy angażują policjantów nie do tego, do czego zostali ustawowo powołani. Tylko pilnują zjazdów, spotkań, nie wiem, ich wycieczek, ekskursji, czegokolwiek, co tam było. Ponieważ policjanci są zajmowani ogromną ilością administracji i mają problem przy całym swojej chęci i treści takiego motywującego działania do robienia tego, do czego państwo polskie ich powołało. Czyli tak naprawdę musimy mówić, mierzyć wyżej, jeżeli chodzi o ten problem, bo co z tego, że policjanci złapią kogoś na gorącym uczynku, jak później ten ktoś nie zostanie ukarany tak, jak należy i będzie śmiał im się w twarz. Tak, my musimy pytać pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, panowie w dwójkę, co zrobicie. My musimy pytać panią Witek, ale musimy także pytać posłów opozycji, co zamierzacie z tym zrobić, dlatego że jest coś takiego, co po łacinie jest określane jako bonum humanum, to jest dobro człowieka. Otóż my walczymy o dobro człowieka, o zdrowie, a wy nam w tym przeszkadzacie. Wy zabieracie siły, które służą do zwalczania przestępczości, do ochrony własnych, partykularnych, partyjnych interesów. I to państwo jako dziennikarze, a ja jako pedagog społeczny, socjolog i człowiek niezależny wobec władzy musimy to mówić. A rodzice muszą rozmawiać z dzieciakami, bo też nie możemy przenosić odpowiedzialności na służby publiczne w sytuacji, kiedy to rodzice odpowiadają za to, co robią ich dzieci. Moi kochani, ja nigdy w życiu nie spotkałem złego dziecka. Nawet tego chłopca, którego dzisiaj przywiozą do mnie wieczorem, pan Bartosz przywiezie swojego syna z problemami narkotykowymi. Otóż nie ma złych dzieci, są tylko popieprzeni rodzice. I mówię to z uczciwością pedagogiczną. Panie profesorze, na koniec wiem, że pan profesor chciał o tym wspomnieć. Co powinni zrobić rodzice, kiedy zauważą, że dziecko wzięło dopalacz?
Natychmiast 112, natychmiast do szpitala, dlatego że tutaj liczą się minuty w celu szybkiego zdiagnozowania. Jeśli znajdziecie u dzieci jakąś torebkę, folię, cokolwiek, jakiś element mechaniczny, który mógłby być użyty do użycia narkotyków, to proszę, przez torebkę foliową zapakujcie to, wieźcie do szpitala, a jeśli przyjedzie zespół ratunkowy, to oddajcie, dlatego że dziecko idzie natychmiast na oddział ratunkowy, a substancja idzie natychmiast do zbadania. Wtedy ta szybkość reakcji służb medycznych jest nieporównywalnie większa. Czyli nie mówcie, że wy leczycie w domu, bo może się okazać, że to leczenie zakończy się na cmentarzu. Reagujcie natychmiast. Nie bójcie się. Działajcie w taki sposób absolutnie racjonalny. Nie wstydźcie się też pójść do terapeuty, do poradni uzależnień, dlatego że jeśli dziecko boli ząb, to idziemy do stomatologa. Ale jeśli mamy do czynienia z narkotykiem, to idziemy do terapeuty. Po prostu się nie wstydzimy. Profesor Mariusz Jędrzejko był moim i Państwa gościem. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.